Szanowni, na dzisiejszej lekcji zajmowaliśmy się czymś, takim sposobem myślenia, który nazywa się zasadą szufladkową Dirichleta. O zasadzie szufladkowej i o samym Dirichlecie może chwilę później, natomiast tak na nabranie apetytu rozważmy takie zadanie. Mamy trzy dowolne liczby całkowite A, B i C, no i mamy udowodnić albo uzasadnić, że średnia arytmetyczna co najmniej jednej pary tych liczb jest liczbą całkowitą. No o co tutaj chodzi? Średnia arytmetyczna to jest po prostu suma podzielić przez 2. W związku z tym, jeśli to ma być liczba całkowita, to znaczy, że ta suma musi być liczbą parzystą. Inaczej mówiąc, można by to zadanie sformułować prościej i powiedzieć, że chodzi o uzasadnienie, że suma co najmniej jednej pary tych trzech liczb jest liczbą parzystą. No, suma jest liczbą parzystą w dwóch z trzech przypadków. Albo obie liczby są parzyste, albo obie liczby są nieparzyste. Jest trzeci przypadek, kiedy suma dwóch liczb jest liczbą nieparzystą, wtedy, kiedy jedna z nich jest parzysta, a druga nieparzysta. No ale mamy tylko dwie kategorie, tak? Parzyste i nieparzyste, więc jeśli mamy trzy liczby, to co najmniej dwie z nich należą do tej samej kategorii, tak? Albo dwie są parzyste i jedna nieparzysta, albo dwie są nieparzyste i jedna parzysta. W obu tych przypadkach możemy wziąć tę parę i jej suma będzie liczbą parzystą, a ich średnia arytmetyczna będzie liczbą całkowitą. No i właśnie wykorzystaliśmy sposób myślenia, który nazywa się zasadą szufladkową Dirichleta. Po angielsku nieco bardziej malowniczo The Pigeonhole Principle. No i to mówi rzecz banalną, można by powiedzieć, ja się może zmniejszę, żeby nie zajmować miejsca, że jeżeli mamy n przedmiotów i rozkładamy je po k szufladach, czy do k szuflad, przy czym liczba przedmiotów jest większa niż liczba szuflad, to w co najmniej jednej szufladzie na pewno znajdą się dwa przedmioty. No i rzeczywiście, a może jeszcze coś o Dirichlecie, to jest nasz bohater, XIX-wieczny, żył w pierwszej połowie XIX wieku, w czasach, kiedy matematyka coraz silniej, po tym jak osiągnęła swoje apogeum w czasach Newtona i jego współczesnych, apogeum jako nauka o metodach obliczeniowych, zaczęła się powoli zajmować już nie obliczaniem czegoś, tylko szukaniem relacji pomiędzy pojęciami. Czasem zresztą wprowadzając te pojęcia, odkrywając te pojęcia i badając relacje pomiędzy nimi. No więc to jest przykład takiego zadania. Tu w zasadzie nic nie trzeba policzyć. Trzeba tylko udowodnić, że zachodzi pewien fakt. No i gdybyśmy chcieli skorzystać z tej zasady szufladkowej, to powiedzieliśmy, że mamy trzy liczby, no więc wkładamy jedną do jednej, na przykład jest to liczba parzysta, drugą do drugiej szufladki. Ach, muszę jeszcze przesunąć wyżej. Teraz mam nadzieję, się uda. Drugą do drugiej szufladki to będzie liczba nieparzysta. No i ta trzecia liczba może być albo musi być albo parzysta, albo nieparzysta. Nie ma wyboru. Jeżeli wkładamy ją do tej szufladki, no to należy wybrać tę parę dwóch liczb parzystych. A jeśli wkładamy ją do tej szufladki, bo jest nieparzysta, to należy wybrać tę parę, bo to są dwie liczby nieparzyste, ich suma jest parzysta, a średnia arytmetyczna jest liczbą całkowitą.
Kolejne zadanie. Janek ma skarpetki w czterech kolorach, czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim. Po dwie pary jednakowych skarpetek tego samego koloru, to znaczy po cztery skarpetki tego samego koloru. No, po ostatnim praniu mama przyniosła skarpetki, powiedziała: Janek, połącz je teraz w pary i włóż elegancko do szuflady, tak żebyś nie musiał szukać skarpetek, ale Jankowi się nie chciało. A problem polega na tym, że wstaje rano, musi iść do szkoły, w pokoju jest ciemno, bo śpi z nim młodsza siostra, nie może zapalić światła. No i jest pytanie, ile skarpetek Janek musi wyciągnąć z szuflady, żeby być tak na ślepo, żeby być pewien, że trafił co najmniej jedną parę. No i to jest łatwo sobie wyobrazić, co tutaj są, gdzie tu są szuflady, a gdzie przedmioty, albo gdzie te gołębie, nory i gdzie gołębie. Mamy szufladki na skarpetki, no i to są te wszystkie skarpetki Janka. No i w najgorszej sytuacji jest tak, że on, znowu muszę to przesunąć, w najgorszej sytuacji będzie tak, że że złapie cztery skarpetki różnych kolorów, czterech różnych kolorów, no ale wtedy piąta skarpetka na pewno będzie już z którąś do pary. A więc widać, że jeżeli chce na ślepo wyciągać skarpetki, to musi wyciągnąć co najmniej pięć, żeby mieć pewność, że złapał parę. No jakąkolwiek teraz, ktokolwiek z was by chciał wybrać skarpetkę, to zawsze dołoży ją do już jednej znajdującej się w szufladzie, tworząc parę. No więc pięć skarpetek trzeba wybrać na ślepo. To może być zadanie całkiem praktyczne. Ja też bardzo nie lubię łączenia skarpetek w pary. No, a gdybyśmy chcieli zapytać, a co by było, gdyby Janek chciał wybrać czerwoną skarpetkę? No to trzeba by było przewidzieć najgorsze rozwiązanie. Najgorsze rozwiązanie byłoby wtedy, kiedy... Najgorsze rozwiązanie byłoby wtedy, kiedy... Najpierw wypełniłby skarpetkami wszystkie pozostałe warianty, tak? To znaczy wybrałby skarpetki we wszystkich pozostałych wariantach. Miały być czerwone, tak? Chciał założyć czerwone, czyli wybierając na ślepo, wybrałby najpierw cztery żółte, cztery zielone i cztery niebieskie. No i dopiero wtedy nie miałby już wyboru i musiałby wybrać, mając de facto bardzo wiele skarpetek w parach, no ale uparł się, że chce mieć dwie czerwone. W porządku, tak też może być. Więc dopiero wtedy mógłby wybrać, miałby pecha, dopiero wtedy wybrałby skarpetkę czerwoną. To znaczy, że ile musiałby skarpetek wybrać? 4 plus 4 plus 4 to jest 12 i plus 2, 16 skarpetek. Opłaca się bardziej machnąć ręką na ten kolor w tych warunkach. Dobrze, następne zadanie. Mamy udowodnić, że spośród 7 liczb wybranych bez powtórek, to znaczy wybieramy jedną liczbę i ona już zostaje, nie można jej wybrać drugi raz, spośród liczb 11 liczb od 1 do 11 zawsze można znaleźć co najmniej jedną parę liczb, których suma równa się 12. No i tutaj znowu narzuca się, co, jak skonstruować szuflady i co pomiędzy nimi dzielić. No mianowicie wybierzemy sobie, oznaczymy szuflady parami liczb, których suma daje 12, no i bez pary zostaje 6, także będzie miała... Szóstka będzie miała swoją własną szufladę, no i teraz wybieramy losowo liczby, tak? I wkładamy do każdej z tych szuflad. Zgodnie z tym, co jest na nich napisane. No, jeśli mamy pecha, to wybierzemy po jednej liczbie z każdej szuflady.
najgorsze możliwe rozwiązanie i szóstkę. No i teraz, jeżeli to jest sześć liczb, jeżeli teraz chcemy wybrać następną liczbę, wybierzemy następną liczbę, no to tak, szóstkę już wybraliśmy, czyli jej wybrać nie możemy, czyli musimy wybrać liczbę, która trafi do którejś z tych szuflad, a jeżeli trafi do jednej z tych szuflad, no to ta para, suma tych liczb danej pary będzie równa 12. W związku z tym trzeba wybrać 7 liczb. Jak się wybierze 7 liczb, zawsze znajdzie się co najmniej jedną parę, której suma równa się 12. No i w końcu też klasyczne zadanie. W spotkaniu wzięło udział 5 uczestników, którzy witając się wymieniali lub nie wymieniali uściski dłoni, witali się bezpośrednio lub nie. No i udowodnić, że spośród tych 5 uczestników jest co najmniej 2 takich, którzy wymienili uściski dłoni tę samą liczbę razy. No i znowu sytuacja jest taka, że mamy tutaj szuflady. Te szuflady są numerowane liczbą uścisków dłoni 0, 1, 2, 3 lub 4, bo najmniej przywitań to może być 0, ktoś zachowywał się jak gbur i nie podszedł do nikogo, a najwięcej 4, no bo każda osoba z tych 5 może się przywitać co najwyżej z 4 innymi osobami. No i próbujemy rozkładać naszych uczestników spotkania i wydaje się, że jest problem, dlatego że jest 5 szufladek i 5 uczestników, także coś nie pasuje, gdzie tutaj jest tych co najmniej 2. No ale popatrzcie, jeżeli była osoba, która nie przywitała się z nikim, to nie może być osoby, która przywitała się z wszystkimi poza sobą, tak? No bo witanie, jeśli ja się witam z tobą, to ty się witasz ze mną, prawda? Odwrotnie, jeżeli była osoba, która przywitała się z wszystkimi, to nie może być osoby, która nie przywitała się z nikim. Oba te przypadki jakby wypełniają wszystkie możliwości. Tak? Albo była osoba, która nie przywitała się z nikim, albo była osoba, która przywitała się z wszystkimi. No więc w takim razie w obu tych przypadkach zostają tylko 4 szuflady. No i układając 5 osób w 4 szufladach, zawsze w jednej będziemy musieli umieścić 2 osoby. Co najmniej 2 osoby. No więc stąd wniosek, że będą zawsze co najmniej 2 takie osoby, które przywitały się z tą samą liczbą osób. Dziękuję bardzo.